Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, to dziś błagam Cię, przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Tajemnica powołania świętego Mateusza na apostoła, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, daje, czy powinna nam dać wiele do myślenia. Patrząc tak tylko po ludzku, pewnie nikt nie dałby mu szansy na to, aby zostać powołanym przez Zbawiciela. Jak wiemy, był on celnikiem, a więc w oczach współczesnych uchodził za grzesznika, i to, można powiedzieć, nawet z podwójnej racji. Jego zawód był jednym z najbardziej pogardzanych przez Żydów, ponieważ jako poborca podatków był kolaborantem, służył rzymskiemu okupantowi, a po drugie traktowany był jako złodziej, ponieważ większość celników ściągała większe podatki, niż to mieli przypisane, z których dla siebie, zgodnie z rzymskim prawem, pozostawiali znaczną część jako wynagrodzenie. Ale Jezus, przechodząc, ujrzał Mateusza, można powiedzieć, dostrzegł go i powołał na apostoła, bo Chrystus bierze pod uwagę coś więcej niż tylko zewnętrzne okoliczności, ale przede wszystkim patrzy na to, co we wnętrzu człowieka, co kryje się w naszym sercu, dokonuje się w jego głębi. Z pewnością zobaczył także coś w sercu Mateusza. Zobaczył dobro, które chciał rozbudzić i rozwinąć dla służby Królestwa Bożego, które wytrwale głosił. Gdy patrzymy z tej perspektywy, możemy odkryć, że tajemnica powołania świętego Mateusza kryje w sobie wielką prawdę, że Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, miłuje każdego człowieka i stara się dostrzec w każdym człowieku tą odrobinę dobra, którą pragnie z nas wydobyć we współpracy z nami, by znacząco zmienić nasze życie. Podobnie patrzy Chrystus, jak patrzył na świętego Mateusza, na każdą i każdego z nas.
To spojrzenie Jezusa wprowadziło ważną zmianę w życiu świętego Mateusza. W Biblii słowo spojrzeć oznacza przeniknąć do wnętrza, a przede wszystkim umiłować i objąć kogoś swoją miłością, powołać do głębszej więzi ze sobą. Chrystus zatrzymuje się właśnie przy Mateuszu siedzącym w komorze celnej, czyli osobiście spotyka się z nim i proponuje, by poszedł za nim. Święty Mateusz przyjmuje tę propozycję, staje i idzie za Zbawicielem. Dzięki temu osobistemu spotkaniu odczytuje miłość Jezusa i daje się tej miłości ogarnąć. Pozostawia dotychczasowy styl życia i swoją pracę. Wstaje, czyli przybiera postawę stojącą. A to znowu ma swoje znaczenie w języku biblijnym, bo to znaczy, że wzniósł swój umysł, swoje serce do Boga, dał się przeniknąć Jego słowu, Jego światłu. To właśnie święty Mateusz czyni. I z tej perspektywy zaczyna patrzeć na wartości doczesne, całe swoje życie właśnie z innego już punktu widzenia. W tym krótkim opisie powołania świętego Mateusza, który dzisiaj słyszymy, mamy słowa i poszedł za nim. Ten moment powołania to dopiero początek. Początek Jego powołania i kroczenia za Jezusem, ale początek bardzo ważny. To znaczy, że podejmując wezwanie, trzeba wejść w głębszą osobową relację. Trzeba wejść na drogę przyjaźni z Chrystusem. To bardzo ważny początek także w życiu każdego z nas, który prowadzi do bliższego poznania Jezusa, Jego nauczania, przyglądania się Jemu z bliska. Od tego momentu święty Mateusz staje się uczniem Zbawiciela i zostaje włączony do grona apostołów. Żyje w jedności i przyjaźni z Nim i rozpoczyna kontynuację zbawczego dzieła. Chrystus, drodzy, spogląda także na każdego z nas. Dostrzega nas tam, gdzie na co dzień jesteśmy. Mnie również Chrystus zaprasza tymi samymi słowami. Pójdź za mną. Jak odpowiadamy na to zaproszenie naszego Zbawiciela? Czy przykład świętego Mateusza z dzisiejszej Ewangelii jest dla mnie jakąś pomocą i źródłem inspiracji na mojej życiowej drodze? Bo przecież każdy z nas jest powołany przez Chrystusa. Powołany może do życia kapłańskiego, życia małżeńskiego, może życia w samotności. Ale każdy z nas tym powołaniem został obdarowany. Jak przyjmujemy to obdarowanie, to powołanie, którym obdarzył nas Pan Bóg? Jak świadczymy o tym, o tej naszej relacji z Nim? Niech przykład świętego Mateusza z dzisiejszej Ewangelii będzie dla nas zachętą, abyśmy nieustannie szli za Chrystusem, bo on nas prowadzi do zbawienia, prowadzi przez drogę, przez życie drogą wiary, nadziei i miłości, aby ta droga wypełniła się w Jego Królestwie, w naszym zbawieniu. Amen.